Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 106. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj wyjątkowo, bo nie po meczu, tylko przed meczem. Natomiast sam podcast nie będzie dotyczył spotkania kolejnego finałowego. Dzisiaj bowiem powiem Wam chwilę o tej wymianie, którą wczoraj ogłosił Adrian Wojnarowski. Oczywiście, jak to z wymianami na tym etapie sezonu, one są niemożliwe do od razu zatwierdzenia, wykonania itd. Natomiast można już się dogadywać. Można już, jak widać, przyszłe transfery mieć klepnięte. No i tak zrobili wczoraj Brooklyn Nets i Atlanta Hawks. Przynajmniej tak informuje oczywiście Adrian Wojnarowski. I tak, żeby zacząć od podstaw, czyli Atlanta Hawks przejmuje od Brooklyn Nets Alena Krabbe. Przejmuje też 17 pick tegorocznego draftu, a także pick w 2020 roku, czyli w przyszłym, zastrzeżony pomiędzy pierwszym a 14 numerem. Krótko mówiąc, jeśli Brooklyn Nets dostaną się w przyszłym sezonie do playoffów, pick trafia do Atlanta Hawks. Jeśli nie dostaną się do playoffów, zostaje w Brooklynie. Zaś w drugą stronę do Nets wędruje Taurean Prince, a także pick w drugiej rundzie 2021 roku. Tak jak powiedziałem, deal oficjalnie przejdzie 6 lipca, bo na dzisiaj Hawks nie mają chociażby miejsca w salary cap, żeby przejąć kontrakt Krabbe, więc muszą poczekać, aż obecne umowy powygasają, aż będą mogli zrzec się praw do niektórych zawodników i wtedy będą mogli spokojnie ten kontrakt Alena Krabbe przejąć. Co te ruchy dają obu drużynom? Brooklyn Nets przede wszystkim czyszczą sobie dodatkowe pieniądze w cap space, co daje im łącznie już w tej chwili około 46 milionów dolarów wolnych. I tu mają w tym momencie dwa potencjalne scenariusze. Jeżeli chcą zostawić u siebie w drużynie D'Angelo Russella i podpisać go na dalszą umowę, no to zostaje im poza pieniędzmi na Russella jeszcze miejsce na jeden maksymalny kontrakt. Jeśli zaś zrezygnują z Russella, mają pieniądze na dwa maksymalne kontrakty. A wtedy to już naprawdę hulaj dusza piekła nie ma. Sean Marks kolejny raz świetnie sobie poradził. Kolejna wymiana, kolejny ruch transferowy, który bardzo dobrze dla niego działa. No wiadomo było, że Nets, którzy są już w tej chwili na etapie drużyny będącej w czołowej ósemce konferencji wschodniej, powinni, jeżeli chcą iść dalej, zacząć wzmacniać się graczami już gotowymi do gry. Nie brać kolejnych młodych nie wiadomo, czy wypalą w NBA, czy sobie poradzą. Tym bardziej, że pick 17 oczywiście wiąże się z dużo większym ryzykiem niż pick drugi, trzeci, czy czwarty nawet. Dlatego też wydaje mi się, że to poświęcenie wyboru w drafcie nie jest takie kosztowne dla Brooklyn Nets. Tym bardziej, że zyskują zawodnika już gotowego do grania. Bo Taurean Prince ma za sobą trzy sezony bardzo dobrej gry w Atlanta Hawks. Nawet mimo tego, że w ostatnim sezonie, w drugiej jego połowie, stracił trochę miejsce w rotacji Lloyda Pierce'a, dostawał trochę mniej minut niż wcześniej to było. Ale jego statystyki nie wyglądają tak źle. Tak sobie spisałem, może rzucał tylko 13,5 punktu na mecz, ale skuteczność zarówno z gry, jak i rzutów za 3 punkty była najwyższa w jego karierze. Z gry rzucał 44%, za 3 39%. Prawdę powiedziawszy, w przeliczeniu na 36 minut jego zdobycze punktowe były najlepsze w karierze, także ten sezon wcale nie był taki zły, na jaki wyglądał. Mam wrażenie, że Taurean Prince był tak odbierany w tym sezonie ze względu na to, że wybuchł talent Treja Younga, że dużo bardziej w ataku stawiano na chociażby Johna Collinsa i to byli dwaj zawodnicy, którzy zabrali dużo miejsca w mediach, dużo miejsca po prostu na parkiecie Prince'owi i zepchnęli go z powrotem do roli takiej, jaką miał jeszcze 2 lata temu, gdy w drużynie byli Dennis Schroeder czy Paul Millsap. No i to jest właśnie ten element, który sprawił, że Prince trochę poszedł w odstawkę. Natomiast to jest gość, który może wejść do pierwszej piątki Brooklyn Nets w miejsce chociażby takiego Jareda Dudleya i z miejsca stać się bardzo wartościowym zawodnikiem na pozycjach 2, 3, a nawet w niektórych ustawieniach na pozycji numer 4. Więc to jest bardzo dobry ruch po stronie Brooklyn Nets. Tak jak mówię, koszty nie są strasznie wielkie, bo oczywiście tegoroczny pick jak najbardziej. Przyszłoroczny pick, myślę, że Nets zostaną w playoffach w konferencji wschodniej, więc raczej zostanie on na Brooklynie. A Alen Krabbe no, jest graczem, który
Oczywiście ma potencjał. Jest graczem, który bardzo dobrze rzuca za 3 punkty i nawet pomimo słabszego sezonu to też pokazał w tym roku. Ale jest gościem, który zarabia horrendalne pieniądze i w sytuacji, kiedy Nets chcą powalczyć o wolnych agentów w najbliższe lato, no to ten kontrakt bardzo tam przeszkadza. Co Hawks zyskują na tej wymianie? Przede wszystkim mają w najbliższym drafcie łącznie 6 pików. Tak, łącznie 6 pików. 3 w top 20, 8, 10 i 17, a także 35, 41 i 44. Jak dalej pisze Adrian Wojnarowski, ponoć jest mocne zainteresowanie Hawks do tego, żeby pójść wyżej w drafcie, więc prawdopodobnie z tych 6 pików część z nich zostanie spakietowana, żeby dogadać się z jakąś drużyną. Podobno taki sufit, który mogą osiągnąć Atlanta Hawks, to jest miejsce numer 5, które obecnie należy do Cleveland Cavaliers. I tam być może Hawks się zakotwiczą, bo wybór z piątką to już jest konkretny, fajny wybór. Prawdopodobnie mają już kogoś konkretnego upatrzonego, inaczej sobie tego nie wyobrażam. I tam będą chcieli jakiegoś zawodnika pozyskać. Oczywiście problem, jaki przyszedł do Hawks przy pozyskaniu Alena Crabba, jest taki, że no, spada im miejsce w salary cap do 23 milionów, ale prawda jest taka, że Hawks i tak nie mają co liczyć na wolnych agentów. I to jest też już gdzieś tam od jakiegoś czasu robota, którą wykonuje Travis Schlenk, czyli generalny menadżer tej drużyny. On zamienia zawodników, których niekoniecznie chce mieć w drużynie, na właśnie piki. W ten sposób zrobił z wymianą Jamala Crawforda, tak samo Carmelo Antonego. On po prostu chce mieć młodych graczy, których Lloyd Pierce będzie dalej w jakiś sposób formował, uczył grania w koszykówkę i to jest to, na czym w tej chwili Hawks chcą budować. Nawet gdyby nie udało im się przejąć tego piku numer 5, mają 3 piki w top 20. To jest 3 bardzo zdolnych zawodników, których mogą wprowadzać do rotacji i budować na nich, a także na tych graczach, którzy już są w drużynie, jak właśnie Trae Young czy John Collins, budować coraz mocniejszy zespół. Ja bym się nie zdziwił, gdyby Hawks w najbliższych rozgrywkach powalczyli o playoffy. Czemu nie? Druga połowa sezonu pokazała, że już w tym składzie mogą rywalizować z drużynami z czołowej ósemki prawie jak równy z równym. Mieli naprawdę solidny bilans w drugiej połowie sezonu, jak na oczekiwania, jakie były w stosunku do Hawks. Także to też oceniam bardzo pozytywnie tę wymianę dla drużyny ze stanu Georgia. Wracając jeszcze do Alena Crabba, bo to jest też ważne teraz, co on tej drużynie da. Crabb, co się trochę boję, może zabrać minuty na obwodzie pozostałym młodym graczom, jak chociażby Kevin Werther, który miał bardzo dobry sezon debiutancki, ale z drugiej strony Crabb, no ten ostatni sezon mu bardzo nie wyszedł. On rzeczywiście zmagał się z kontuzjami, bo zagrał tylko 43 mecze, czyli minimalnie ponad połowę. W playoffach go nie było. Najgorzej od rookie season miał skuteczność, najgorszą miał skuteczność od sezonu debiutanckiego pod względem rzutów z gry, tylko 36,7%. Za 3 było solidnie, bo prawie 38%, chociaż też miewał dużo lepsze sezony, grubo powyżej 40% w swojej karierze, więc jest w nim ciągle potencjał. Oczywiście nie jest to potencjał na 18 milionów, tak? Bo tutaj w pewnym momencie Brooklyn Nets przepłacili, biorąc go do siebie, do drużyny, no ale wierzyli mocno w niego. No niestety ta wiara czasem niestety się nie sprawdza i tak to miało miejsce w przypadku właśnie Alena Crabba. Ale to wciąż jest zawodnik na tyle młody, że jeszcze może się odbić, jeszcze może znaleźć swoje miejsce w NBA i to, wydaje mi się, ma szansę uczynić właśnie w Atlancie. A dlaczego jeszcze jedna rzecz, dlaczego jeszcze ten deal wydaje się taki udany dla obu drużyn? Dlatego, że Adrian Wojnarowski napisał, że Brooklyn Nets i Kyrie Irving mają bardzo po drodze i podobno Irving bardzo pozytywnie rozważa możliwość grania Brooklyn Nets. Co nie wiem, czy do końca ma sens, jeśli w drużynie zostanie też D'Angelo Russell, no bo to są dwaj zawodnicy, którzy mocno chcą grać na piłce i lubią grać na piłce, więc to jest dla mnie trochę znak zapytania, czy akurat ci dwaj zawodnicy mogliby ze sobą współżyć na boisku i dobrze razem grać. To jest dla mnie trochę znak zapytania, więc nie zdziwiłbym się, gdyby przyszedł Kyrie Irving, a odszedł D'Angelo Russell. Taki scenariusz, wydaje mi się, jest możliwy.
Ale równie dobrze może być też tak, że spróbują zostawić sobie Russella na troszkę później i zobaczyć, czy uda się Irvinga przekonać do siebie. No bo wiadomo, Irvinga w swojej drużynie będzie chciała połowa ligi albo ponad połowa. Więc to jest też taki scenariusz możliwy do rozegrania. Okej, okay. To tyle na dzisiaj. Dzięki za ten szybki strzał, szybki podcast. I myślę, że usłyszymy się jutro po meczu numer 4. Dzięki, do następnego razu. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.